Gość Radia Lublin. Na zegarze 15,5 minuty po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Gościem Radia Lublin jest marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Nie będzie zmiany stanowiska Sejmiku Województwa w sprawie wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych. Zdecydowali w piątek Radni podczas nadzwyczajnej sesji Sejmiku. Zdecydowała po prostu arytmetyka Sejmikowa? Na pierwszy rzut oka zdecydowała artymetyka Sejmikowa, ale wydaje mi się, że nie było tam w tym stanowisku w sprawie ideologii LGBT nic nie było takiego, co by raziło, raniło czyjeś uczucia, bo pamiętajmy, że każdy ma prawo do... Wypowiadania swoich poglądów. Grupa radnych, w tym wypadku radnych Prawa i Sprawiedliwości, części radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, zawarła w tym stanowisku swoje obawy co do przyszłości rodziny w Polsce, co do wychowania dzieci i nic poza tym. Tam czytamy o tym m.in. o konieczności obrony naszej szkoły i rodziny przed rozprzestrzeniającą się ideologią sprzeczną z chrześcijańskimi. Wartościami, no i to, jak rozumiem, nie podoba się części radnym, no w tym przypadku radnych koalicji obywatelskiej. Ale co w tym złego? Każdy ma prawo. Y Snuć wizję, jakiej szkoły chce, jakiego państwa chce. No przecież na tym polega demokracja, na tym polega swoboda wymiany myśli i każdy ma prawo swoje dzieci wychowywać w określonym duchu, duchu tradycji, duchu tego, jakim sami byli wychowywani. Pamiętajmy, że narzucanie komuś jakiejś poprawności politycznej, narzucanie pewnych poglądów, myśmy już to przerabiali. No, przerabialiśmy w czasach. W czasach Mrocznego komunizmu, mrocznego faszyzmu i w różnych dyktaturach. I dlatego pamiętajmy, każdy powinien mieć prawo do artykułowania swoich wartości, bo jeśli, jeśli nagle okazuje się, że jest jakaś siła tajemnicza w Europie czy na świecie, która zmusza nas do przyjmowania określonych poglądów, no to chyba mało to ma wspólnego z tym ustrojem, który tak szczytnie niektórzy nazywają demokracją i pełnią praw człowieka. No ale jednak zdaniem radnych Koalicji Obywatelskiej województwo lubelskie może, jak rozumiem tego oni się obawiają, może stracić unijne fundusze. Jest mowa, czy była mowa o 10 miliardach złotych nawet unijnych dotacji. Panie Marszałku, czy jest takie realne zagrożenie? Na ten czas ja powtarzam ciągle nie ma takiego realnego realnej utraty. U pamiętajmy, że prawa człowieka w województwie lubelskim you <laughs> nie są przestrzegane, nie ma żadnych uchwał, żadnych, żadnych aktów prawnych, żadnego postępowania administracji samorządowej, różnych szczebli jak i administracji państwowej w prawa człowieka, w prawa mniejszości, w prawa ludzi, którzy chcą żyć inaczej, którzy mają do tego pełnię praw. Dlatego ja jestem spokojny. To wie, wie pan, to jest tak jak z, ze strefami wolnymi od LGBT. Pan Bart Staszewski. Wymyślił hepeninki i nagle tam, gdzie były jakieś uchwały mówiące o rodzinie, przykręcał tabliczki strefy wolne LGBT. Te zdjęcia obiegły cały świat i nagle New York Times, jakieś lewicowe gazety w Europie Zachodniej zaczęły robić zdjęcia, pokazywać to na swoich stronach internetowych i nagle okazało się, że w Polsce są strefy wolne od LGBT. Oczywiście jest to bzdura i, i nieprawda. To był hepeninki i, i dlatego ja przeciwko kłamstwom będę protestował, bo pan Bart Staszewski ma prawo do wypowiadania swoich poglądów, nikt mu tych poglądów nie zabrania. I dlatego mówmy o prawdzie w sferze publicznej i mówmy prawdę. Mówimy prawdę, no właśnie, ale pieniądze to oczywiście jedno, ale też jak uważa senator Jacek Bury, który także w tej sprawie się wypowiadał ostatnio o publiczne przez tą uchwałę, chcąc, nie chcąc, stracimy jako region wizerunkowo, no trochę to koresponduje oczywiście z tym, co. Pan marszałek też powiedział, że, że media nawet światowe o tej sprawie mówiły. Niezależnie już od tego, ile było wprawdy w tych przekazach i manipulacji, no ale być może jakieś straty jednak są. Nie wiem. Na pewno straty wizerunkowe są, bo pamiętajmy, że na świecie, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Hiszpanii, jak i we Francji, jak i w Wielkiej Brytanii, nie, żyje, nie, nie żyją ludzie, którzy, którzy chcą tej ideologii lewicowej, chcą ideologii tej, którą nam tutaj chcą zafundować technokraci z Unii Europejskiej. Ale jeśli słyszą taki przekaz, że Polska staje się oazą, Nietolerancyjności, bo człowiek wyznający inne poglądy, inne spojrzenie na świat nie może żyć w danym miasteczku, w danej gminie. To są wielkie straty wizerunkowe i z tym i tu się z panem zgodzę. Jest to po prostu jest to zbrodnia na naszym bardzo mocno tolerancyjnym narodzie, bo ja wszystkim, wszystkim młodym ludziom, którzy tak szermują tymi hasłami o wolności, o prawach człowieka, polecam książkę profesora Janusza Tazbira: Państwo bez stosów. Jest to opis Polski, Pol Polski XVI XVII wieku, gdzie w Polsce nie było skazywanych ludzi na karę śmierci za poglądy, nie było palonych czarownic. To było bardzo bardzo rzadkie zjawisko. Tu mieli, tu mieli swoją, swoją siedzibę. Bracia polscy, czyli czesenianie, tu mogli luteranie się podczas wojny 30 letniej chronić. Tu byli prawosławni, tu byli wszystkie nacje, tu byli nasi bracia starsi w wierze, Żydzi. Polska była tyglem narodowym tyglem kulturalnym, a lubelszczyzna w tym, w tym, że tak powiem, przodowała. I nagle yy, mówiąc yy, o nas, że jesteśmy jacyś ja, te, nie, nietolerancyjni na, w lubelskim, ja stanowczo protestuję, bo jest to po prostu bzdura i nieprawda. Ale no, żyjemy w takiej rzeczywistości, że to wy jako media kreujecie prawdę, a prawda jest troszeczkę inna. Yy, to skoro rozmawiamy także między innymi pośrednio o dużych pieniądzach, to, to powiedzmy o tym, że trwają konsultacje w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelszkich. 2021-2027. Dziś między innymi w Kraśniku, czy w powiecie kraśnickim takie konsultacje, takie spotkania. Tak, rozpoczęliśmy już konsultacje, bo pamiętajmy, że pierwsi w Polsce już oddaliśmy gotowy roboczy projekt Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, bo tak się to teraz będzie nazywało. Muszę Państwu powiedzieć, że już nie będziemy szermować hasłem Regionalny Program Operacyjny, tylko Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. I chcemy być pierwszymi, w kraju, bo chcemy, żeby te pieniądze wbrew temu, co My mówią grubo ponad inni, 2 miliardy euro. 2 miliardy 273 73, miliony tak. euro. I to są te pieniądze w ramach tego funduszu europejskiego dla Lubelskiego, czyli dawnego RPO. 42 miliony euro więcej niż w poprzedniej perspektywie. Mimo, że o 3 miliardy jest mniej środków w całym kraju, to świadczy o tym, że ten niedobry rząd Prawa i Sprawiedliwości dla niektórych, dla posłów z Koalicji Obywatelskiej dał więcej Lubelszczyźnie, bo widzi tutaj, że lubelskie powinno się rozwijać szybciej. To nietolerancyjne lubelskie ze strefami wolnymi od LGBT. Oczywiście jest to, jest to totalna bzdura, nieprawda, i pamiętajmy, szanowni państwo, że, że nie można w ten sposób traktować rzeczywistości. A technokraci z Brukseli i technokraci z Unii Europejskiej naprawdę niech, przyja niech przyjadą i niech porozmawiają ze zwykłymi ludźmi. Bart Staszewski jest jednym, jednym z przedstawicieli, ale oprócz Barta Staszewskiego w Polsce. Żyją inni ludzie, którzy także chcą tolerancji i chcą naprawdę żyć obok siebie z ludźmi o odmiennych poglądach, o odmiennym kolorze skóry, o odmiennym wyznaniu, itd, i tak dalej. Niekoniecznie muszą być to katolicy, mogą być to agnostycy, mogą być to niewierzący, ale nigdy nie wojujący, bo wojowanie, jakiekolwiek wojowanie z każdej strony przynosi tylko cierpienie, a w konsekwencji może przynieść i strach, i prześladowania. To może taką Koniec trochę o milszych rzeczach. Wróćmy do wydarzeń z weekendu. Panie Marszałku, poznaliśmy laureatów tytułu ambasador województwa lubelskiego za 2020 rok w kategorii firma. Tytuł powędrował do fabryki cukierków Pszczółka, no, czyli z jednej strony czołowego producenta i eksportera także polskich słodyczy, no ale też sponsora lubelskiego sportu. Tak, sponsor lubelskiego sportu. Ja się cieszę, bo Pszczółka, powiem szczerze, dowiedziałem się dopiero w na scenie, że 70 lat już ma. Tylko ta pszczółka, która w tej chwili dostała tę nagrodę, to jest pszczółka ze nowoczesna, mająca najnowocześniejszy zakład w, w kraju i szukająca swoich rynków, zarówno na rynku krajowym, bardzo mocno konkurencyjnym, i na rynkach zagranicznych. I chwała za to, że pszczółka dostała ten, ten zaszczytny tytuł i mam nadzieję, że jeszcze lepiej będzie się rozwijała, a tym samym lepiej będzie się miał lubelski sport, bo pamiętajmy, bez sponsorów lubelski sport że tak powiem nie będzie mógł nawiązywać rywalizacji z najlepszymi w Polsce a na razie jest dobrze. Zresztą ten lubelski sport podczas tej weekendowej gali rzeczywiście został wyjątkowo doceniony no bo organizacja środowiskowa akademickiego związku sportowego województwa lubelskiego także z tytułem ambasadora w kategorii instytucji, oczywiście też tytułem ambasador specjalny nasi właściwie nasze olimpijki zostały również docenione. Jak rozumiem, jako byłego wiceministra sportu, szczególnie to pana cieszy. Bardzo, bo pamiętajmy, że AZS to 100 lat tradycji. Naprawdę AZS Lublin, tutaj ta organizacja szkolnicka robi kapitalną e, pracę dla sportu. Pamiętajmy, że umożliwianie kariery m, młodym sportowcom, studiowanie i i uprawianie sportu na poziomie wyczynowym to chyle czoła do władz umcs i do władz AZS-u. A pamiętajmy, że nic tak nie reklamuje województwa najlepiej jak sport. Pamiętajmy, możemy wdać miliardy na reklamy, ale jeden sportowiec potrafi więcej zrobić dobrego niż, niż setki reklam. To prawda, sport jest ważny, zdrowie jest chyba jednak najważniejsze i wiedza jest istotna. Ambasadorem także został profesor Krzysztof Tomasiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który właściwie w tym okresie ostatnich kilkunastu miesięcy pełnił no szczególną rolę, także, także tą rolę w mediach pokazując, jak żyć w czasie pandemii, jak leczyć w czasie pandemii. Wyjaśniał to bardzo, bardzo cierpliwie także w stosunku do nas dziennikarzy. Profesor Tomasiewicz jest absolutnym mędrcem światowym, jeśli chodzi o leczenie z COVID-19. COVID jest po prostu człowiekiem, który oprócz olbrzymiej wiedzy ma wiele taktu, wiele kultury osobistej. I naprawdę, niech pan mi wierzy, to jest zaszczyt móc uścisnąć rękę profesorowi Tomasiewiczowi i podziękować za to, że i mi uratował być może życie, bo konsultował mój przypadek, trudny przypadek, bo ja leżałem ciężko chory na COVID. A także setek tysięcy ludzi. A będąc, że tak powiem, we władzach, przy premierze, w Radzie Medycznej, naprawdę jego autorytet i jego, jego umiejętności przydały się nie tylko mi, ale naprawdę tysiącom Polaków, tysiącom mieszkańców Lubelszczyzny, bo warto takich ludzi pokazywać i warto tym ludziom dziękować. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gościem Radia Lublin był marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu.